Kulturoznawstwie, gdzie zajmuję się historią mediów, historią gier komputerowych, dyfuzją innowacji, gatunkowością, a dzisiaj pomówię z Państwem o nostalgii. Generalnie pomysł na ten artykuł wpadł mi do głowy w sytuacji grania na tablecie w emulatorze starych tytułów. Jak również w takie tytuły współczesne, które są zainspirowane estetyką 8-bit, 16-bit, 32-bit. Zaczęłam się zastanawiać, jak usystematyzować to doświadczenie, ponieważ no, są to jakby innego rodzaju przeżycia estetyczne. I doszłam do wniosku, że taka kategoria nostalgii mogłaby być tu całkiem przydatna. Wydaje się, że w ogóle AWS-ie nam bardzo sprzyja tego rodzaju refleksji, kiedy spojrzymy za okno i wszystko umiera, przemija. Ale to, co mnie w tym kontekście interesuje, to nie jest właśnie przemijanie, ale raczej powracanie. I w ogóle kultura współczesna, szczególnie drugiej połowy XX wieku, charakteryzuje się tymi nawrotami stylów, tak zwaną la mode retro, tak? Czyli różnego rodzaju powroty do stylistyki poprzednich okresów. I tutaj szczególnie charakterystyczna była dekada lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Filmy takie jak American Graffiti, Grease czy nawet Star Wars, które są też interpretowane w kontekście nostalgicznym. Polecam takie analizy Jamesona. I dlaczego mówię właśnie o latach 70., dlaczego o Stanach Zjednoczonych? Ponieważ to jest to miejsce, gdzie gry komputerowe się narodziły, więc być może w pewnym sensie były predestynowane do tego, żeby być nostalgicznymi, żeby być zafascynowanymi swoją przeszłością. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Poszukując jakiejś sensownej metodologii związanej z nostalgią, natrafiłam na pracę Svetlany Boim, która jest Rosjanką z pochodzenia, ale od wielu lat pracuje na uniwersytetach w Stanach. I ona zajmuje się tym tematem w kontekście tęsknoty za komunizmem. Jeden z jej esejów był tłumaczony właśnie w takim zbiorze, który jest dostępny w Polsce. I mi ta tematyka polityczna może się wydawać odrobinę odległa od gier komputerowych, ale moim zdaniem ten model, który ona wypracowała i któremu się teraz przyjrzymy, jest na tyle uniwersalny, że można go zastosować w właściwie dowolnym środowisku. Ona mówi o dwóch głównych rodzajach nostalgii, restauratywnej i refleksyjnej. Restaurative Reflexive Nostalgia. Omówię najpierw te dwie, mówiąc ogólnie, praktyki kulturowe na przykładach związanych bardzo z Polską. Ona tutaj w kontekście nostalgii restauratywnej mówi o odnowieniu Kaplicy Sykstyńskiej, ale dla mnie ciekawszym przykładem jest rekonstrukcja Warszawy, tak? No, jesteśmy w Polsce, więc nie muszę jakby tłumaczyć, co się z Warszawą stało. Na wystąpieniach za granicą musiałam jakby większe tło historyczne zarysować. Warszawa została zniszczona prawie całkowicie. Natomiast od razu, nawet już po pierwszych zniszczeniach w 1939 roku, pojawił się plan jej odbudowy. Prace architektów na dobre rozpoczęły się oczywiście dopiero po II wojnie światowej. No i zaczęto się zastanawiać w ogóle, ponieważ wszystko zostało spalone, tak? Nie było żadnych archiwów, nie było żadnych map, było trochę zdjęć. No i były właśnie obrazy Canaletta. I ta wizja Warszawy, którą wtedy próbowano sobie odtworzyć, była w dużej mierze oparta właśnie na obrazach XVIII-wiecznego malarza, który tworzył w pewnym określonym, prawda, stylu. I no, to nie jest, że tak powiem, styl paradokumentalny, mówiąc dzisiejszym językiem. Więc no, jest to bardzo przefiltrowane przez jego świadomość artystyczną, że tak powiem. W efekcie powstała Warszawa, która no na pewno nie jest taką Warszawą, jaka była w roku 1939, prawda? No nie da się odtworzyć tego, co zostało zniszczone. Po prostu wybrano pewne elementy z różnych źródeł i stworzono taki, można powiedzieć, trochę park rozrywki nawet w pewnym sensie, no nie? Jeżeli chodzi o takie godiardowskie oderwanie od właściwej rzeczywistości. I ten wysiłek Polski, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, został doceniony przez UNESCO i to jest właściwie, o ile mi wiadomo, jedyne miejsce
wpisane na listę, które nie jest autentyczne, ale zakonstruowane. Natomiast mam nadzieję, że jakby rozumiemy, iż nie udało się, niemożliwością było tworzenie tego jakby cegła po cegle ze wszystkimi rysami, które przez wieki pozostawały. I to jest w kontekście gier komputerowych. Nostalgia restauratywna najlepiej realizuje się w kontekście retrogrania, tak? Tutaj mamy emulator jakiej gry? Oczywiście. Jest to screen właśnie z tabletu. I mam tutaj odtworzony, prawda, niby ten ekran, jak kiedyś mieliśmy w automacie. Oczywiście no, rozmiar tego ekranu będzie zupełnie inny. Klawisze niby mają być tak samo jak w automacie, ale to w ogóle nie jest ta pozycja, prawda? Poza tym możemy leżeć na łóżku i sobie tutaj naciskać albo w jakiejkolwiek innej sytuacji. Więc choć na pewno twórcom zależało na tym, żeby jakoś to oryginalne doświadczenie zachować, no to w sposób, prawda, taki bardzo dokładny jest to niemożliwe. I tutaj warto też wspomnieć w ogóle o kontekście muzealniczym, gdzie te prawdziwe automaty, prawda, się stawia, ale z drugiej strony właśnie najcenniejsze zbiory muzealne są prawie niezniszczone. Tak, najlepiej, żeby w ogóle jeszcze były zafoliowane i wtedy, prawda, ich wartość jest największa. Podczas gdy te automaty zazwyczaj były poplamione, pobrudzone, prawda, zalane piwem i innymi napojami. Czyli po prostu no, jakaś ta patyna czasu ich użytkowania no, musi na nich być. Natomiast tutaj mamy obiekt zupełnie wyrywany z tego kontekstu. Poza tym no, też wiele wersji Donkey Konga było na różne platformy i teraz która ta z tych wersji jest właściwa. To są różnego rodzaju dylematy z taką grą Sonic, jeżeli Państwo kojarzą, z pierwszym Sonikiem też są tego rodzaju dociekania, ale to jest już temat może na zupełnie osobne wystąpienie. Także nostalgia restauratywna, która skupia się na całkowitym odtworzeniu monumentów przeszłości, właśnie przejawia się w retrogramie. Dla mnie natomiast bardziej interesująca jest ta nostalgia refleksyjna. Na przykładzie tutaj naszego łódzkiego sklepu Pan tu nie stał. Nostalgia refleksyjna jest, podchodzi do przyszłości z większym dystansem. Bawi się estetyką, stylami, poprzez różnego rodzaju nawiązania. Tutaj mamy koszulkę, która powstała na podstawie bardzo ciekawego projektu typograficznego, podręcznika działka Moje Hobby. Więc mamy jakiś artefakt przeszłości, który zostaje zamiksowany w innym kontekście. No i na pewno nie mamy do czynienia tutaj z żadną restauracją, tak? To znaczy Pan tu nie stał, nie dąży do, nie wiem, odbudowania komunizmu albo sama nazwa, prawda? Pan tu nie stał dotyczy takiego no, dość istotnego doświadczenia życia w PRL-u, stania w kolejce, prawda? I nie sądzę, aby ktokolwiek ze współczesnych hipsterskich klientów Pan tu nie stał, miał ochotę właśnie stać w kolejce kilkugodzinnej po koszulkę, raczej zdecydowanie wszyscy chcą ją kupić od razu, albo najlepiej dostać pocztą, prawda? Stoi po iPhone'a. Proszę? Stoi po iPhone'a. Stoi w kolejce po iPhone'a. Stoi w kolejce. No tak, ale to jakby nie dotyczy tego konkretnie sklepu, prawda? To jest związane w ogóle z jakąś tam strategią marketingową, prawda, Apple, aby tworzyć takie wydarzenia elitarne. Natomiast tutaj kontekst troszeczkę inny. No, może jeszcze jakieś jedno przyjemne zdjęcie. Tutaj z kolei nawiązujemy, prawda? To jest bardziej czytelne też dla osób z innej kultury, no bo dlaczego traktor? A kobiety na traktory, prawda? Dla nas to jest zupełnie jasne, a dla osób z innej kultury nie zupełnie. Natomiast no, wydaje mi się, że zupełnie czytelna jest ta metafora właśnie wykorzystania tylko pewnych elementów w nowym kontekście historycznym, estetycznym, społecznym, także podejście jest ze znacznie większym dystansem, jak wspominałam wcześniej już w przypadku biologii. W artykule, w którym przedstawiałam całą tą ideę właśnie podziału na te dwa nuty nostalgii, analizowałam cztery tytuły: Fez, Hotline Miami, Mac Pixela.
Ale wydaje mi się, że Fest jest nawet, no, dzisiaj to może MacPixel, ponieważ Direction się pojawiła, ale wydaje mi się, że większość z Państwa Feza geła. Kto geł Feza? Kto wie, czym jest Fez? No dobrze. Generalnie, jeżeli ktoś z Państwa widział film In the Game The Movie, to postać Phila Fisher, autora, jest Państwu z pewnością znana i można tam też zobaczyć cały proces powstawania tej gry. I Fish też wspomina bardzo wiele o swoich doświadczeniach właśnie z dzieciństwa, kiedy grał w tytuły właśnie 8-bitowe, 16-bitowe, jak wielkie wrażenie to na nim wywarło. W Fezie mamy do czynienia z wieloma, właściwie nawet nie to, że z wieloma odniesieniami, to jest po prostu jedno wielkie odniesienie do różnych tytułów z lat 80., z początku lat 90. Jeżeli chodzi o samą strukturę gry, to tutaj mamy takie przesunięcia o 90 stopni. Ma taki tytuł Nebulus, jeżeli Państwo pamiętają. Więc to jest na pewno takie silne nawiązanie. Natomiast Fez również nawiązuje do tytułów nowszych, jak na to Aiko, prawda? I teraz jak to wyjaśnić? To nawiązywanie właśnie, nie tylko skupianie się na jednej epoce, ale na wielu. No więc no, oczywiście wynika to z tego dystansu i remiksu i łączenia różnych elementów, tak? To znaczy Fez nie jest refleksyjny za konkretną epoką, ale za pewnym określonym stylem tworzenia gier. I ten styl, prawda, to coś, co się przejawia tutaj. W wersji angielskiej nazywam to dość zręcznie 8-bitness, ale po polsku brzmi, wydaje mi się, całkiem również sensownie, 8-bitowość. Czyli to jest to wszystko, czego doświadczamy w ramach przeżycia estetycznego, rozgrywki w grę 8-bitową. I to nie będzie tylko kwestia grafiki, ale także mechaniki, kwestia trudności, projektowania poziomów. I to określenie 8-bitowość zaczerpnęłam z prac Frederica Jamesona, który właśnie wspomina o tych filmach nostalgicznych z lat 70., nawiązujących do epoki Eisenhowera, czyli lat 50. Tutaj mamy kadr z filmu American Graffiti, tak? I bardzo istotną rzeczą, którą Jameson zauważa, jest fakt, że te filmy nie starają się odtworzyć lat 50., w sensie takim właśnie można powiedzieć paradokumentalnym, nie są tak naprawdę filmami historycznymi, prawda? One jedynie bawią się pewną estetyką, która też jakby lata 50. nie były świadome, że są latami 50., prawda? Dopiero był potrzebny pewien dystans, żebyśmy zauważyli, jakie elementy są ważne, tak? Dajmy na to, że w latach 80. jakieś tak okulary, prawda? No, taki mam trochę dzisiaj hipsterski look i on też nawiązuje do lat 80., ale nawiązuje poprzez jakieś wybrane elementy, które po czasie wydały się nam istotne. I tak samo właśnie z tymi latami 50. No tutaj, prawda, drive-thru, jakieś restauracje, te charakterystyczne krążowniki szos, więc jest to pewien zespół takich cech estetycznych, jakichś elementów, które nam się wydają ważne, które dopiero ujawniają się po pewnym czasie i one wyrażają, prawda, tą esencję stylu lat 50., którą Jameson nazywa 1950s-ness i w relacji do tego terminu właśnie ukłamową 8-bitowość. Czyli znowu, 8-bitowość w Fezie byłaby nawiązywaniem do pewnych konkretnych elementów. Czy osoby, które grały w Feza, mogłyby spróbować je wypunktować, jakieś spostrzeżenia? Co to mogłoby być, jeżeli chodzi o Feza, o 8-bitowość bądź 16-bitowość, prawda? Jakie elementy istotne z tych starych tytułów się tutaj pojawiają? Grafika, tak? No, czyli no, bity, tak? To, o czym bardzo często mówi Sosowski, czyli piksele. Gatunek, platformówka. Oczywiście, oczywiście. Proste sterowanie. Jakieś jeszcze pomysły? Piętrowe poziomy w stolicy pizza. No tak, czyli no, platformowość w tym sensie. Jeden bohater?
nie jest tak trudno, jak się okazuje, te elementy wymienić. Polecam rozgrywkę, Feza. Może tutaj jeszcze wspomnę o tym MacPixelu, jeżeli chodzi o poziom... No trochę na propos tej grafiki, bo 8-bitowe to bardziej odnosiło się do ilości kolorów, które są na gry. Tutaj jedyne co się odnosi do to, że są widoczne piksele, bo tutaj widzę, że paleta barw ogromna, a na przykład w Mario to mieliśmy tam 16 kolorów na Axis. To jest bardzo słuszna uwaga, do której właśnie zmierzam na przykładzie MacPixela. Otóż w MacPixelu te piksele są naprawdę gigantyczne, bardzo takie surowe, wyraziste. Są tak surowe i wyraziste, że żadna gra tworzona na początku lat 90. nie chciałaby tak wyglądać. Ponieważ wtedy no, starano się raczej ukrywać te wszystkie niedostatki technologii i iść, że tak powiem, z duchem postępu technologicznego, tak, pokazując jak największe możliwości, prawda? Więc MacPixel jest celowo anachroniczny. Natomiast to, co, o czym Pan tutaj mówi, to jest właśnie ten efekt nostalgii refleksyjnej. To znaczy, gdyby to była gra stworzona w duchu nostalgii restauratywnej, to wtedy starałoby się zachować rzeczywiście tę paletę barw, wszystko tak, jak było kiedyś. Natomiast tutaj wybieramy sobie pewne elementy, wrzucamy je w nowy kontekst. Nie mamy wątpliwości, że to jest gra współczesna, tak jak Pan mówi, ponieważ no, są pewne nawiązania, właśnie widać te piksele, natomiast no, narzędzia są współczesne i wiemy, że to jest nowa gra. I też to takie, no, znam tylko określenie feel, tak? Współczesny feel, nie wiem jak to lepiej po polsku powiedzieć. No, chyba po prostu doświadczenie. Doświadczenie rozrywki jest bardzo nowe, a z drugiej strony mamy wrażenie, że wchodzimy do pokoju, w którym już bardzo dawno, bardzo wiele czasu spędziliśmy. Zresztą w ogóle fest zaczyna się od sceny, właśnie w pokoju głównego bohatera, gdzie wisi wielki plakat z Legend of Zelda. Więc no, mniej więcej od tego rodzaju powrót do przeszłości nam chodzi. Bardzo świadomy, ale zdystansowany. To znaczy nie chcemy zrobić rekonstrukcji Zeldy, tylko chcemy stworzyć, chcemy jakby cofnąć się w czasie i stworzyć w tym okresie, jakbyśmy byli w tym okresie i stworzyć grę naszą własną, ale no, ponieważ to jest niemożliwe, więc wykorzystujemy współczesne narzędzia i robimy to we współczesnym kontekście. Żeby to się trochę wyklarowało, to stworzyłam taki schemat. X-bit to po prostu jest pewna zmienna X, gdzie możemy sobie położyć 8, 16, 32, tak? Więc taka emulacja Donkey Konga współczesna jest przejawem nostalgii właśnie restauratywnej, ponieważ chodzi nam o tworzenie na tyle, na ile to będzie możliwe. Oczywiście nie da się z tego zrobić dosłownie, tak jak mówiłam na początku, nie możemy, każdy z nas nie może sobie po prostu zamówić tego automatu i postawić w pomieszczeniu dokładnie takim samym jak dawne salony gier, palić tych samych rodzajów papierosów i słuchać tej samej muzyki i pić tych samych napojów w tych samych cenach, w tym samym stroju, w którym byliśmy kiedyś, prawda? Więc to jest niemożliwe. Natomiast no, gdzieś tam zawsze wydaje mi się taka chęć jak najbliższego powrotu do tamtej sytuacji się pojawia. Więc to są takie tytuły klasyczne, tak? Kolejne ich wersje, porty, klony, czyli zachowanie w ogóle gier jako dziedzictwa kulturowego. Kolejną kategorią, bardzo ciekawą, są gry tworzone na platformy współczesne, ale zupełnie tak, jakby ten programista żył na tym początku lat 90., tak? Tutaj mamy grę Contra 4, która wcale nie jest czwartą w serii, oczywiście, bodajże kilkunastą, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no, zdecydowanie jesteśmy tutaj bliżej oryginalnego doświadczenia niż Fez, którego może już tutaj umieszczę dla porównania. Oczywiście mówiąc o Kontrze, nie można zapomnieć o kontekście urządzeń mobilnych, które tam w połowie lat 2000 miały ograniczone możliwości obliczeniowe, prawda? A więc jakby sprzętowo były zbliżone do tych pierwotnych urządzeń z przełomu lat 80. i 90., w związku z tym no, jakby to było nieco technologicznie wymuszone, ale z drugiej strony nie było to konieczne, prawda? Więc tego rodzaju gry tworzone
właśnie bardzo w kontekście restauratywnym na współczesne platformy, bądź współcześnie tworzone na dawne platformy, tak jak Sosowski sobie potrafi napisać grę na Commodore 64, po prostu ma na to ochotę, nazywam grami rety. I tutaj głównie różnica wynikałaby z okresu, w którym powstały. Natomiast ta kategoria, która mnie interesuje najbardziej, wynikająca z owej nostalgii refleksyjnej, jest określona przedrostkiem neo, czyli to są wszelkiego rodzaju neoplatformówki, takie właśnie jak Fez, jak Bright, czy też gry typu Neo Rock, wszelkiego rodzaju nawiązane do roguelike'ów i generalnie neo-gatunki różnego rodzaju, bądź też szerzej wszelkiego rodzaju gry, które po prostu bawią się tą estetyką dawnych tytułów. Wybierając te elementy, które tutaj zauważyliśmy, że dla nas są istotne i kojarzą się z tą epoką, ale powstają one we współczesnym kontekście, prawda? Zawsze będziemy widzieli, że ta gra jest nowa i nie będziemy mieli wątpliwości, jak w sytuacji konty, czy to jest jakiś stary tytuł, jeżeli ktoś nie zna tej serii, może na to spojrzeć, to jest chyba jakiś symulator czegoś starego, prawda? No, tutaj tego rodzaju problemu nie będziemy mieli. Nie wiem, czy są jakieś pytania do tego kontinuum nostalgicznego? Wszystko jasne, zgadzamy się, wszystko jasne, To nie jest takie oczywiste, wiesz, ten podział. To się troszkę przenika i są przykłady, kiedy to się miesza troszeczkę. No, tak? Dlatego kontinuum, prawda? Bo te tytuły mogą tutaj znajdować się w różnych konfiguracjach. Jest na przykład to, co byśmy sobie zakwalifikowała do tej nostalgii restauratywnej, chyba. Czyli na przykład przenoszenie nowych gier na platformy retro, tak? Ludzi zafascynowanych starymi komputerami. To bym bardziej umieściła tutaj już jednak bliżej tej refleksyjnej, ponieważ no, to są tytuły współczesne, tak? Znaczy nie. Zależy o czym ci mówisz. Mówisz o porcie, dajmy na to, nie wiem, Diablo i wtedy robisz Diablo roguelike na DOS-a. Nie, mogę zrobić Diablo na 8-bitowe Atari. No to znaczy, tak, to właśnie o tym gdybym mówię. Mógł to zrobić, to w ogóle byłbym Bogiem, ale załóżmy, że coś takiego, tak? Ja kiedyś wziąłem grę z Androida, która mi się strasznie podobała, Line Runnera, i zrobiłem wersję 1:1 na 8-bitowe Atari, bo chciałem zobaczyć, czy się da. Ona była zresztą bardzo 8-bitowa w swoim feelingu, tak? Ona była więc mówię, jeżeli ktoś zrobił na Androida grę, która wygląda jak 8-bitowa, no to ona powinna być na 8-bitowa. Więc to się strasznie miesza, wiesz, to jest troszkę... No oczywiście, że się miesza, no, dlatego starałam się to jakoś uporządkować, żeby było łatwiej. Natomiast ten przykład, o którym mówisz, i wydaje mi się, że on jest podobny właśnie do Diablo Roguelike, to bym go je plasowała tutaj właśnie bliżej środka, ponieważ no, z jednej strony są to produkcje współczesne i istnieją w trochę no, innym paradygmacie niż tamte stare i wykorzystują osiągnięcia game designu, których nie było w tamtym okresie 8-bitowym, prawda? No ale z drugiej strony wykorzystują te dawne platformy, więc wydaje się, że to są tytuły idealnie na środku, pomiędzy współczesnością a przyszłością. A gdzie umieścimy takie gry, które są idealnie odtworzone na nowe platformy, a są kopiami starych gier? Na przykład, gdybyśmy zrobili GTA 1 na silniku GTA 5, albo czy Half-Life 1 odtworzona na silniku Forza. Komplikujemy, tak. Metapoziomy tworzymy, jakby powiedział pan Zajk. No z jednej strony jest to odtwarzanie, prawda? Czyli chcemy zachować ten tytuł, no nie? No ale z drugiej strony, czyli intuicyjnie na początku dałabym go bardzo blisko nostalgii restauratywnej, no ale z drugiej strony mamy wykorzystanie współczesnych narzędzi. No jest to jakiś dylemat. Musiałam się nad tym głębiej zastanowić, no bo pograć to chyba na razie nie ma w co. Ale to jest kwestia na pewno do rozważenia. Wydaje mi się, że to może zależeć od wykonania, prawda? Czy wykorzystamy możliwości silnika GTA 5 w całości, czy tylko będziemy rzeczywiście jakby piksel po pikselu odtwarzać to, co było kiedyś.
Nie, nie słyszę, co pan mówi, czy może pan mówić głośniej? Tak, mówię, że fani zrobili właściwie cały Half-Life 1 na silniku Source, tak? A to pewne. To pewne. Plus jeszcze Tomb Raider i Tomb Raider Universes. Mhm. Myślę, wydaje mi się, że jednak jest to zdecydowanie bliższe nostalgii instalatywnej, ponieważ kiedy mamy do czynienia z emulacją, no to też chodzi o taką potrzebę dzielenia się tymi starymi grami z nowymi pokoleniami, no nie? I po prostu umożliwienie dostępu z wykorzystaniem nowych narzędzi. Także to oczywiście zależy bardzo od wykonania tej gry, ale wydaje mi się, że bliżej tej nostalgii jest alternatywnej. Natomiast przykłady są bardzo ciekawe i nie pomyślałam o tym wcześniej. Mhm. Ja mam pytanie po samej nostalgii. Czy jest jakaś granica, jakieś ustalone, jak daleko musimy cofnąć się, żeby można było mówić o nostalgii, bo dla kogoś pewne nostalgiczne uczucia mogą być wywołane przez grę, która wyszła powiedzmy 4 lata temu. No tak, to są jakby dwie granice. Z jednej strony ta, o której mówisz, czyli tak jakby skracania się czasu, tego doświadczenia nostalgicznego, które wynika po prostu z przyspieszenia rozwoju technologii, kultury, prawda? To, co było jakoś tam ustalone 4 lata temu, już teraz zupełnie mamy inne platformy, mamy inne tytuły, więc to jakby szybciej nam ucieka. Przez krótszy okres jest na rynku, w związku z tym ta nostalgia pojawia się szybciej. A drugi biegun tego zakresu czasowego nostalgii jest związany z tym, czy współcześni twórcy gier, bardzo młodzi, mogą być nostalgiczni wobec pierwszych tytułów na NES-a, gdzie dopiero byli w kołysce, prawda? Nie mogą tego pamiętać w obszarze, nie są w obszarze ich własnego doświadczenia, kiedy tytuły oryginalnie się pojawiały, prawda? I jakby coraz trudniej będzie to odtworzyć, tak? No bo możemy sobie wyobrazić, że w latach 90. ktoś sobie podłączył NES-a, ale no z biegiem lat, już tak mówię, naprawdę dziesięciolecia przyszłości będzie to coraz trudniejsze. I nostalgia nie wymaga doświadczeń autentycznych, to znaczy tutaj pojawia się taka kategoria związana z dość tragicznymi wydarzeniami z Holokaustem, tak zwana pamięć protetyczna, to znaczy pamięć zapośredniczona poprzez media. No i tutaj, prawda, pamiętamy o Holokauście, ponieważ pojawiają się kolejne filmy o Holokauście. No, porównanie jest ciężkie, ale, że tak powiem, wtedy się to pojawiło. Czyli pamiętamy o Donkey Kongu dzięki emulatorom Donkey Konga, na tej zasadzie. Myślałem o tym, bo przed chwilą powiedziałeś, że gdyby Mach Pixela zrobić w latach 90., to by się nie przyjęło. Znaczy nie mówię, żeby się nie przyjęło, ale to jest, że... Masz rację, bo jest pewna minimalna granica czasowa nostalgii. Wtedy, kiedy coś jeszcze jest na tyle świeże, że ktoś mógłby pomyśleć, że to jest po prostu to, co robisz, jest przestarzałe, że to nie jest celowy zabieg, tylko zrobiłaś grę, która jest krapem, bo jest po prostu w stylu sprzed 5 lat, to się jeszcze nie sprawdza. I to fajnie widać. Zobacz analogię w samochodach. W tej chwili jeżdżenie z syreną czy Warszawą jest strasznie cool i trendy, bo wiadomo, że to jest celowe wzięcie samochodu sprzed 20 czy 30 lat. Gdybyś pojechała tą syreną, ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, to byś po prostu oznaczało, że nie stać się na lepszy samochód, że jeździsz starym gratem, tak? Minęło kilkanaście lat i teraz jest już trendy, nostalgia, tak? Z grami jest dokładnie to samo. To jest bardzo dobre porównanie, o tym myślałam i też w kontekście muzyki, prawda? Że czy w ogóle pewnych dekad, może tutaj przejdę do takiego podsumowania, ponieważ wydaje się, że współcześnie każda dekada ma swojego retrobliźniaka, no nie? I musi tu być pewna przestrzeń czasowa, ten dystans, o którym mówiłam. On się dopiero musi się wytworzyć, żebyśmy zauważyli te istotne elementy, które na początku będą, tak jak mówisz, obciachem. To znaczy, na początku lat 2000 muzyka, której słuchałam w podstawówce, albo tak jak się ubierałam, była po prostu... w ogóle o czym mówisz, prawda? Albo lata 80., lata 90. były postrzegane jako totalne w ogóle przegięcie. Mam nadzieję, że to nigdy się w ogóle już nie powtórzy w historii świata, prawda? Po czym teraz wszyscy do tego okresu lgniemy, ponieważ ono trochę odleżało, prawda? Nabrał tej patyny. I te odnoszenia się właśnie do poszczególnych dekad, być może w przyszłości to w ogóle będzie krócej, prawda? Może to będzie nie 10 lat czy 20, ale mniej.
skłaniają mnie do takiej głębszej refleksji w ogóle nad rozwojem historii gier jako formy sztuki pewnej, tak? To znaczy, te wszystkie gry indie, które tutaj analizuję w tekście, którego nie czytaliście, te tytuły są w pewnym sensie awangardowe, tak? To są najbardziej niezależne, interesujące produkcje, które rzeczywiście starają się wyznaczyć jakieś przyszłe trendy rozwoju medium. I w przeszłości w sztukach bywało tak, szczególnie pewne awangardy lat 20., 30., minimalizm, no wiecie tam, biały kwadrat na białym tle, one stanowiły całkowite zrywanie z przeszłością i o to chodziło, prawda? Że w ogóle palimy wszystko i dajemy coś całkowicie nowego. A w tej chwili właśnie w kontekście gier komputerowych mam wrażenie, że ta awangarda jest arriergardą, tak? Czyli patrzy się w przeszłość i stara się też, dostrzegając te najważniejsze tytuły i tworząc jakąś ich apoteozę, definiować arcydzieła, prawda? W ramach tego medium. I to określenie właśnie, że dzisiejsza awangarda jest arriergardą, jest mottem, który zaczerpnęłam od badacza muzyki, krytyka muzycznego Simona Reynoldsa, który napisał książkę Retromania właśnie w kontekście muzyki. I na koniec mam takie pytanie właśnie otwarte, no bo to nie jest kwestia, którą jakoś tam sobie rozstrzygnęłam. Czy gry komputerowe rozwijają się właśnie, jeżeli chodzi o te przemiany stylów, tak jak film, czy jak malarstwo, czy może właśnie jak muzyka, jak moda, że mamy takie cykli, powiedziałabym, prawda? No bo jest to medium na pewno ze swoją własną specyfiką, no i warto byłoby się zastanowić, jak to tutaj wygląda. Także z mojej strony to jest wszystko, ale chętnie będę kontynuować dyskusję, jeżeli mamy jeszcze czas. Pytanie. Nie mamy czasu. Aha, no to już słowo się rzekło, więc słucham. No proszę bardzo. A co jeżeli weźmiemy na przykład serię gier, połączymy to w jedno i zrobimy dzisiaj grę, ale dodamy coś od siebie? To znaczy rozwój serii jako gatunku? Tak, że grafikę ze starych wersji tej gry, muzykę też, wszystkie elementy, nawet tam fizyka tego wszystkiego, co się tam dzieje, nawet można fabułę wziąć. Tylko, że rozbudować już teraz i na... Znaczy dodając na to dodawanie leveli do jakichś starych gier, albo nie wiem, Cracking Drop, tak? Na tej połączenie GTA 1, GTA 2 i dodanie kilku swoich miast i zrobienie takiego miksu. Myślę, że to jest generalnie działanie z obszaru kultury fanowskiej po prostu. Czyli bym tu myślał w tym samym miejscu, w którym Counter 4, bo to jest w zasadzie... Na rozdrożu, tak? Ja naprawdę przepraszam, muszę przerwać, ale wszystkie pytania na przerwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.